czołem miesiącem, czołem frontowej społeczności naszej. Dzisiaj zrobimy, kochani, taką fotografię społeczną tego, co się u nas dzieje, a nawet taki rentgen gospodarczy. I zrobimy to, prześledzimy na przykładzie handlu i cukru, który ostatnio jest taki popularny. Dlaczego zabieram głos teraz, aczkolwiek wcześniej już Państwa o tym wszystkim uprzedzałem. Kto śledzi ten kanał, kanał dla myślących, kanał frontowy, to jest dobrze poinformowany. Dlatego zabieramy głos teraz, w tym momencie, ponieważ te wszystkie bredy, te wszystkie brednie, które do tej pory, analizując rynek cukru i to, co się dzieje w Polsce z cukrem, poszły już w eter, przeminęły. No i niestety, ale a trochę śledziłem celowo te informacje, oprócz bredów, analizy rzeczywistej tego nie znalazłem. I powstaje pytanie, czy wszyscy nie myślą? Nie, nieprawda. Ale na wielu kanałach, wielu portalach to będzie na inny temat. Zwróćcie uwagę, od kilku miesięcy zmienili narrację, uwiarygodnili się, mają swoją klientelę oglądalności i dzisiaj reprezentują zawalowane stanowisko rządowe. Czyli zostali przejęci, kupieni, ale powtarzam, jaki mechanizm, co, jak, dlaczego? Bo dzisiaj najistotniejsza wojna informacyjna trwa właśnie w mediach społecznościowych. Jest bój o media społecznościowe. Ale to, tak jak powtarzam, do analizy na inny temat. I lecimy teraz do tego cukru. Więc te informacje, które dzisiaj padły ze strony opozycyjnej, rządowej, tak zwanej obywatelskiej, niezależnych portali, jednym mianem można nazwać bredy, bredzenie zbiorowe. I teraz ustalmy więc, dlaczego w ten sposób mówię, a Państwo sobie ocenicie. Po pierwsze tak, jak ktoś obserwuje moje wypowiedzi, nasz kanał, to prosiłem Państwa kilka miesięcy wstecz, a szczególnie gdy była mowa o tak zwanych tych obligacjach Skarbu Państwa, żebyście Państwo, chroniąc własne pieniądze, je wykupili, to prosiłem o co? Żebyście inwestowali w pierwszej kolejności w cukier. Chroniąc wartość własnego pieniądza, byście Państwo inwestowali w cukier. Opłaciło się? Jeżeli ktoś posłuchał, opłaciło się. Ten cukier zakupiony jest na początku lutego. Wcześniej nie miałem czasu, ale w odpowiedni moment 2,39, a nawet tam były różne promocje, chyba coś w granicach nawet było 2. No nieważne. I w znacznych ilościach. W ilościach, powiedzmy sobie, powiedzmy spiżarniowo, bo jest duże przetwórstwo, ale także inwestycyjnych. Więc w pierwszej kolejności taki surowiec strategiczny pierwszej potrzeby i konserwant jednocześnie, jakim jest cukier, jest to wartość inwestycyjna. I teraz dlaczego? Dlatego, że przypomnijmy sobie, bo to ważna analiza, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Zużycie w Polsce cukru jest powyżej 40 kg na osobę. Ja nie kwestionuję teraz dzisiaj, czy to dobrze, czy źle, bo cukier w pierwszej kolejności szkodzi. Szkodzi w nadmiarze, tak jak wszystko. W związku z tym na cukrze opiera się nasza konsumpcja. Cały przemysł cukierniczy to jest cukier. Jeszcze raz przypominam, także konserwant. Pszczelarstwo to nie jest miód, to jest cukier. 80% dzisiejszego miodu to jest wytwór cukru, bo nic tak nie jest fałszowane jak miód. Oczywiście ten nie, bo on pochodzi z Doliny Brzozówki, z tej pasieki. Mamy na to wpływ. Więc całe pszczelarstwo, jeszcze raz powtórzę, to jest cukier. Następna kwestia, przemysł chemiczny. Następna kwestia, gastronomia, hotelarstwo, linie lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy bardzo duże tego spożycie w Polsce. Spożycie w Polsce, bo to jest bardzo ważne, jest na poziomie, jeżeli przyjmiemy 40 prawie milionów, 40 powyżej kilogramów, to chyba prosto.
1 600 000 ton. I takie jest wewnętrzne to, bo to ekwiwalent cukru to jest to, co słodzimy, herbatkę i inne tego, ale w napojach, mówię, w całym tym, w związku z tym na dzisiejszą populację Polaków to potrzeba nam w granicach 1 600 000 ton. Przypominam, że jeszcze trochę gębek nam przybyło, czyli kwestia uchodźców z Ukrainy, zresztą i nie tylko, bo świat się będzie rozwijał, kilku milionów. Policzcie sobie co najmniej 30-40 na łebka i następne ilości w granicach 500 000 ton będzie potrzeba, czyli poważne ilości. A ile Rzeczpospolita produkuje tego cukru, bo cukier nie bierze się stąd, tylko z ciężko wypracowanego buraczka. A przypominam, że cukrownie w Polsce i plantacje buraczków, co robiono? Każde rządy po kolei, a szczególnie PSL-owskie, likwidowano. Więc cukier nie bierze się z pstryk, tylko z ciężkiej ziemi, z ciężkiej pracy. W związku z tym mamy 2 100 000 – 2 200 000 ton cukru w tym roku, w tym sezonie. Przypominam, ceny energii tego wszystkiego to będzie w granicach 2 100 000. Porównajmy teraz, jeszcze raz. Ta produkcja, na razie mamy możliwości tak zwane jeszcze eksportowe, nadwyżki. Ale przy uchodźcach z Ukrainy zaczyna to już być polemiczne. I teraz dojdziemy do jeszcze istotniejszej rzeczy. Nie ma cukru. Nie ma, reglamentowany. Nie to, że cena poszła. Gdzie się podział cukier? A właśnie w strukturze przetwórczej będziemy mieli na to odpowiedź. Ale zanim. Idźmy cena cukru. Do tej pory cena ta była przy tych niskich kosztach. A cukiernictwo wymaga gazu, ropy, benzyny, energii elektrycznej. Potężne nakłady energetyczne. To jest niezwykle kosztowne. Stąd cukier trzcinowy. Łatwiej był opłacalny, mimo że z daleka było trzeba przywieźć. Jest bardzo kosztochłonny cukier, przypominam, ten, który w Europie robimy z buraka. Tak? W związku z tym ceny dotychczasowe w granicach 3 zł, 2 zł z kawałkiem, to były ceny uwzględniające tamte koszty i sytuację światową rynkową, gdzie cukier jeszcze był tani. To nie tylko nam tak zwanej białym się nie chce pracować. Inni też nie chcą pracować. Nie ma chętnych do pracy także na innych lądach. A coraz więcej nas przybywa. I coraz bardziej chcemy sobie podnosić standard, mimo że przy cukrze się przecież trujemy. No ale któż na to zwraca uwagę? W związku z tym jest światowa weryfikacja cen. Ten surowiec. Skończył się czas, że będzie taki tani. Tym bardziej, że wszystko jest wzrasta ze względu na sytuację tą monetarną, ekonomiczną i tak dalej, i tak dalej. Takich cen cukru już nie będzie. I teraz to było w cenach, te są ceny wynikające z tamtych kosztów. Więc koszty, które mamy dzisiaj, co najmniej muszą uwzględniać minimum 100%. I przetwórstwo, logistykę. To 100%, więc nikogo nie powinna dziwić cena, że cukier dzisiaj na półce, zresztą mówiłem, przestrzegałem, przy tych kosztach, które dzisiaj, które poprzednio były tylko logistykę dodać i transport, to właściwa cena cukru jest w granicach 5, powyżej 5 zł. Przy nowych zbiorach, a przypominam, pierwszy cukier z nowych zbiorów, bo kampania się rozpocznie w październiku, będzie w granicach końca listopada. Na pewno będą się starać przyspieszać w tym roku. I to z różnych przyczyn. Zaraz dojdziemy do tego. Grudzień, tak? Dopiero możemy oczekiwać pierwszych nowych partii cukru z nowych tych zbiorów. Wówczas cena cukru z nowych zbiorów przy tych kosztach, bo inaczej nie może kosztować, nikt nie będzie robił za frajer. Dostaje się socjal, trzeba będzie zapłacić. Nikt tu nie będzie nikogo pytał. Rynek jest niemiłosierny. To tylko kryptosocjalistycznych rządów możecie Państwo w obietnice wierzyć. No nie cudów.
oni się nie starzają tutaj cuda. Więc ten cukier, który z Nowej, musi kosztować między 6 z kawałkiem do 8 zł. Bez czynnika inflacyjnego. I to jest cena normalna, stała, trwała cukru. Państwa dzisiaj manipulują urzędnicy naszego państwa. W tym wypadku wielu innych, ale wspomnę, Rafałka Romanowskiego, to jest wiceminister rolnictwa. Wyobrażacie sobie, chłopak mówi, pan minister, że cena cukru, coś tam podaje dane, naprawdę on tego nie rozumie, to są chorzy ludzie, nieszczęśliwi, że cena cukru wróci do tych cen sprzed całego tego zamieszania. Gdzie on żyje? Proszę Państwa, przypominacie sobie, jak opowiadali Wam, że będzie cena benzyny, ropy niższa i tak dalej, oleju napędowego niższej, co i mamy poziom 7 zł? Mamy, przyzwyczailiśmy się tak. To też to samo, tylko propaganda, powoli, powoli Państwa przyzwyczajają. Więc człowiek, który opowiada takie rzeczy, jako minister, winien go czekać szafot polityczny, tak? Ale to w Państwa ręku, nie w moim. Przypominam, jest jednocześnie tak, że parlamentarzy, nie czepiam się Rafałka, żeby było. Są jeszcze gorsi od niego, tylko na tym przykładzie. Człowiek, który odpowiada za rynki, winien wiedzieć, że takie rzeczy się nie zdarzają, są już niemożliwe. I celowo, wykorzystują funkcję publiczną, wprowadza Państwa w błąd. W normalnym państwie odpowiednie organy nie mogą. A takimi ludźmi winny się zajmować. Ale przypominam, że przecież nie żyjemy w normalnym państwie. I dlaczego te ceny wyjaśniliśmy? Tak? I dlaczego później przypomnij mi, żebym w co jeszcze inwestować przypomniał? Koniecznie. Ja. I wyjaśniliśmy cenę. A teraz dlaczego nie ma cukru? I nie będzie. A to wynika z struktury produkcyjno-przetwórczej. Nie to, że biedni rolnicy chcieli produkować. Chcieli, plantacje mogły. Polska powinna duże ilości produkować cukru, ale nie produkuje. Cena przetwórcza jest, struktura przetwórcza jest następująca. Jest tak zwana Krajowa Spółka Cukrowa, to są polskie cukrownie. Tam 17 i tak dalej, i tak dalej. I mają niecałe 40% rynku. 60% rynku ma między innymi ta firma, Farfelangel, Nordzucker, Zitzucker. Wszystkie firmy są niemieckie. To jest trzech partnerów niemieckich, to są spółki córeczki, tu na dole z polskiego cukru, a macierzyste mieszczą się w Niemczech, to są koncerny międzynarodowe, produkujące cukier od buraczka po przez zakłady. Tu w Polsce, tak? Jak to się stało? A tak się stało, że kolejne rządy, ale szczególnie tutaj niejaki PiS, przepraszam, niejaki PSL, bo PiS jest naśladowcą tylko PSL-u, bo polityka rolna i przetwórcza jest ta sama. Oni się po prostu tak ze sobą zazębili. Przypomnę tutaj niezwykłe zasługi w 2008 roku likwidacji cukrowni pana niejakiego Marka Sawickiego, żebyście dzisiaj myśleli, żebyście wiedzieli, kogo rozliczać. Czyli tych sprawców tego, co się dzieje. Że cukru w Polsce nie ma. To się zaczęło dziać już kilkanaście lat temu. A dzisiaj tylko ponosimy tego skutki. Więc cukrownie zostały przez te... Najpierw byli Brytyjczycy. O, Glinojec już za tej władzy pisowskiej został wykupiony z rąk Brytyjczyków. Gdzie był wtedy rząd, który głosi takie piękne hasła patriotyczne, narodowe? Największe dziadostwo pod tymi hasłami się kryje. Zawalowane, zapakowane, tak? W związku z tym jeszcze raz lecimy. Te trzy spółki niemieckie przerabiają 60 parę procent rynku cukru. Jeżeli mamy zbiór 2 100 000 ton, tak, to Krajowa Spółka Cukrowa robi między 700 tysięcy ton a 800. I na to mamy tak naprawdę wpływ, a szczególnie teraz. Przypominam, jeszcze nie tak dawno był kwotowany cukier.
I co ciekawe, do tych niemieckich spółek, do tych kwot, były tak zwane eksportowe dopłaty w określonych tam kwotach, było, wyobrażacie sobie, Skarb Państwa dopłacał. Żeby nie zdestabilizować polskiego rynku, jak Niemcom było za dużo, to tutaj Skarb Państwa dawał kasę i myśmy eksportowali na rynki trzecie z dopłatą. Polski budżet dopłacał, czyli my jako podatnicy. Polska to taki fajny kraj, no nie? O, po prostu my mamy w sobą, budując państwo, już pierwszej Rzeczpospolitej pokazaliśmy, jak można rozwalać państwo. Teraz dokładnie powielamy, plus jeszcze nowe mechanizmy. Na tym można się uczyć. Jeżeli ktoś zechce kiedyś rozwalić swoje państwo, to wystarczy zobaczyć, jak to czynią Polacy, no nie? Cukier jest dobrą tego fotografią, rentgenem takim gospodarczym. I teraz lecimy dalej. W związku z tym, zobaczcie, te podmioty robią ile ton cukru? Robią w granicach miliona 200 ton cukru. W związku z tym, co się teraz stało ostatnio, gdy są niedobory światowe cukru, tak? Może dojdźmy jeszcze raz. Co się stało, że są niedobory światowe cukru? Raz, że nie wszyscy chcą pracować, na innych lądach też, ale cukier trzcinowy jest na etanol, na paliwa. Zobaczcie dzisiaj, jakie są ceny, więc poszło sporo, tak? W związku z tym poszło także na inne rynki. Mniejsze uprawy. I po prostu nie rekompensujemy sobie cukrem trzcinowym tego, co zrobiliśmy z cukrem z buraka. W wielu państwach, Litwa, Węgry, Rumunia, nie ma żadnych cukrowni. Cukrownie są w Niemczech, Francji, państwa, które po prostu myślały, tak, skupiły rynek. Zresztą całe reformy rynku unijne cukru zmierzała do tego, żeby wykończyć w Europie cukier i zmonopolizować między innymi na tych państwach, o których powiedziałem, poprzez koncerny spółki. Chcieli zachwycić Ukrainę i tam sobie produkować i tak szachować. No, nie udało się. Rosja przeszkodziła, co nie? Trzeba myśleć o tym wszystkim. W związku z tym niedobory, plus transport teraz widzimy i tak dalej. Są poważne niedobory światowe cukru. Co się działo na rynku europejskim z cukrem w kwietniu, maju, początek czerwca tego roku? Nie było cukru w wielu państwach. I bardzo poważnie wzrosła cena. I do dzisiaj jest bardzo wysoka. Litwa, Węgry i tak dalej. Porównywalna spora cena jest we Francji. Sami sprawdźcie. Tam zresztą cukier zawsze kosztował i on dzisiaj trzyma tą cenę. On znacznie będzie wyższy, bo są nowe zbiory. Ale jest świetny przykład w Niemczech. Cukru nie było na półkach 2 miesiące temu w Niemczech, tak? I nawet te brady zauważają, rządowe i ich akolicjanci różnego typu. Akolici, przepraszam, no nie? Co się stało więc w Niemczech? No w Niemczech faktycznie zabrakło tego cukru, były bardzo wysokie ceny. I co się stało z cukrem, który został przez spółki niemieckie w Polsce wyprodukowany? Dzisiaj cukier w Niemczech jest na półkach, jest w cenie między mniej, nawet niższej niż w Polsce. No gdzie ten cukier z spółek, córek poszedł? Na rynek niemiecki. Nie wierzycie mi? Sprawdźcie sobie. No cukier, cukier, Pfefferlinger, gdzie puścimy swój cukier? A dzisiaj brandy opowiadają, nie wiadomo o czym mówią, no nie? Dlaczego nie powiedzą prawdy, tak? Dlaczego nie powiedzą, gdzie został skierowany cukier? Przypominam jednocześnie, że to handel jest. I też w określonych rękach, a szczególnie Lidl. I to też jest tylko filia tutaj, tak? W związku z tym wiadomo przez określone sieci, gdzie poszedł. Co państwo opowiadają? Że jest jakaś panika. Tak, panika? To, że chronię wartość swego pieniądza i wiem, jak inwestować, tak? To jest panika, że nie dam się rządowi okradać i złodziejom, którzy na nas żerują. To jest panika. W mediach społecznościowych innych mówią, jacyś hurtownicy wykupili. Tak, to jest hurtownicy, kułacy. Sowiety zawsze, no Bolszewia, teraz stanęło Bolszewia, tam byli kułacy, dzisiaj hurtownicy. Jacy hurtownicy? Kochani, jeżeli mam zakład cukierniczy, jakikolwiek, tak jak my tutaj, proszę, robimy te soki, powidła, różnego typu, i to są jeszcze w starych cenach, przypominam, to muszę się zaopatrzyć, tak? Ponieważ cukier jest konserwantem.
To jest podstawowy surowiec. Surowiec strategiczny. Niech dotrze. I teraz te bredy rządowe i ci, których popierają. Słuchajcie, to my potrafimy myśleć, tak? No przecież mnie nadzorują, szpiegują i tak dalej, rządówka, tak? No czemu się rządówka nie uczysz? Jest Agencja Rezerw Materiałowych? Co wam stało na przeszkodzie? Zakupić w lutym, w marcu, a jak już tacy byliście opóźnieni w rozwoju umysłowym, no to w kwietniu już było widać, ostatecznie w maju. Mogliście kupić, tak? Kupić na rezerwy Agencji Rezerw Materiałowych. Dobry interes. Za nasze podatki. I nie ma problemu. Mamy koniec lipca, początek sierpnia. Spółki nie wrócą z tym cukrem, bo go po prostu nie ma. I słusznie. I to nie jest ciekawy okres do nowej kampanii. Przy nowej kampanii jak się zachowacie? Wiem, jak się zachowacie. Tak jak zawsze. Łeb w piasek. I to jest jedyne wasze zachowanie, które potraficie. A społeczeństwo za was płaci. Wy potraficie jedno. Aha, i z tym wy. Kochani, bo wy to nie my. Jeszcze raz. Proszę się nie obrażać. Ja mówię, a czy jeżeli macie chęć, to proszę się obrażać, bo moim też zadaniem jest obrażanie ludzi, którzy nie myślą. Środowisko ludzi myślących, którzy podziela to znanie i myślenie, nawet nie zareaguje, ponieważ my wiemy, jak się zachować, myślimy, staramy się i dystansujemy się. Ja nie mogę przy swoim podejściu ponosić odpowiedzialności za waszą głupotę. To oczywiście na tym samym okręcie jesteśmy, ale nas dzieli to, bo myśmy przynajmniej jak zatoniemy, wiemy dlaczego, bo myśmy myśleli. A wy będziecie się biednie ratować, krzyczeć, rączki w górę i nie będziecie nawet wiedzieli, dlaczego toniecie. Więc różnica pomiędzy nami jest wysoka. Jeżeli będziecie wy jak my, wtedy będziemy sobie świetnie z sobą rozmawiać. No nie? Ale póki co, jesteście wy, jesteśmy my. No to bez żadnej obrazy. Rozumiemy. A jak nie, to zmieniamy kanał. Co jest miłe. Po prostu szkoda tutaj, żebyśmy... Ja na was czasu marnował, nie jestem w stanie. No nie? To jest kanał, przypominam, dla ludzi myślących i szczególnie tych, którzy wiedzą, że jest front najważniejszą rzeczą. Dzisiaj musimy zbudować front przeciwko tej głupocie. I teraz opowiadają wam, że polskie rolnictwo, zostawmy to rolnictwo, bo to przeszłość archaiczna już w tym państewku. Mówimy o przemyśle rolno-spożywczym, że święci takie sukcesy w tak zwanym eksporcie. Jest takie państwo niedaleko, kilkakrotnie mniejsze, Republika Białoruska. Eksport Republiki Białoruskiej mierzony w dolarach wynosi prawie 8 miliardów dolarów. Przemnóżcie to sobie. A oni się chwalą, że Polska eksportuje produkty rolno-spożywcze za 30 parę miliardów dolarów. Czterokrotnie prawie większa, a na pewno już co najmniej trzykrotnie. Gdybyście sobie teraz przeliczyli, to potencjał tego państwa powinno być w granicach 100 miliardów złotych. A dzisiaj jedna Białoruś ma ten sam poziom, a w cukrze robi rzeczy wspaniałe. Czas, kochani, naprawdę się opamiętać. O handlu, jak gdyby... już dzisiaj zostawmy to sobie, tylko jeszcze raz przypominam. Kto ma handel? Ten decyduje o rynku, bo gdybym miał handel, to nigdy te spółki, o których powiedziałem, nie wyprowadziłyby tego surowca, bo ja miałbym handel, hurtownie i tak dalej. No ale państwo żeście oddali, wy żeście oddali ten handel, bo my wiemy jak zrobić. Projekt Owińskiego od kilku lat leży, w jaki sposób w ciągu półtora roku do dwóch lat można opanować zgodnie z prawem międzynarodowym. I te podmioty będą mnie w rączkę jeszcze całować, że wolno z tego państewka mogą sobie się wyprowadzić. No nie? Co tam jeszcze teraz? Ano w co mamy inwestować? Ano tak. W co mamy inwestować? Rzecz jest bardzo prosta. W związku z tym, że rozumiemy, że cały sektor cukierniczy, to póki państwo jeszcze macie, polecam, wybierzcie gdzieś tam te powidła, drzemy,
które no nie wszystkie polecam. Sprawdźcie skład oczywiście, takie polecam bezwarunkowo wszystkie, ale z tamtymi, z tymi żelfiksami i tak dalej, ale warto, bo ceny będą ich bardzo wysokie. Nie będzie już tak niskiej ceny. Następna kwestia. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, kakao jest to samo co z cukrem, poniżej cen. Jeszcze są, bo to jest taki czas, jeszcze są niesamowite tak zwane stare te zapasy. I to trzeba po prostu nabyć. Trzeba się w to zaopatrzyć. Następna kwestia. Czekolada. To jest wynikiem cukru, ale i nie tylko. Właśnie kakaowca, kakao i tak dalej. Takich cen nie będzie. Ja mówię o dobrej czekoladzie. Nie tych wyrobach trujących różnego typu. Sprawdzajcie Państwo skład. Też należy się zaopatrzyć. Też należy chronić wartość swego ciężko zarobionego pieniądza. Bo to jest najlepsza inwestycja. Jest oczywiście wiele jeszcze innych, no i oczywiście miód. Ale powtarzam, 80% miodów są fałszowane. Wiem, co mówię. To jest najbardziej w świecie fałszowany produkt, niestety, no nie? Więc trzeba naprawdę szukać zaufanych pasiek, zaufanych pszczelarzy, którzy mają etykę. No i najważniejsze, w co inwestować. Inwestować w myśl polityczną. Nie zdzierać obuwia po jakichś tam marszach, które nic nie dają. Zostawić już nasze te kochane pomniki, złożyć kwiaty, etc., etc. To już nie czas na martyrologię. Trzeba wziąć się do roboty. Inwestować w myśl polityczną, zbierać podpisy, inwestować, organizować się w ramach frontu. Innych rozwiązań nie ma. Różnego typu bredy, jak tutaj przedstawiłem, wokół istnieją. Ale szczególnie do ludzi myślących nie muszę przekonywać. Ale Państwo jesteście od tego, żeby docierać. Ale szukajcie ludzi myślących. Strońcie od tych, którzy zostawili mózg gdzieś tam pod łóżkiem, nie wiadomo gdzie, czy wypełnia czynności, czy jest tak zwany bezczynny. Z tymi nie warto rozmawiać, bo o świecie, o rzeczywistości, o zmianach decydują ludzie myślący. A szczególnie ludzie myślący, którzy są na froncie.